Cześć, ja jestem Dominik i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. A dzisiaj poważne zmiany w plebiscycie złotej piłki. Robert Lewandowski aż na trzecim miejscu w rankingu. Koniec ery Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Niepewny los Chelsea. Czy spadek jest możliwy? Konto klubu zostało zawieszone. Oraz Rafał Gikiewicz, który znalazł się na celowniku Bayeru Leverkusen. Partnerem kanału jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Na kod FUTBAL30 otrzymacie aż 30 zł na darmowy zakład. Ale to nie wszystko. STS podwoi Wam każdy depozyt do kwoty 1200 zł, czyli na przykład wpłacając 200 zł otrzymacie drugie tyle. Zainteresowani? Link do promocji oraz kod promocyjny znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Chciałbym, aby możliwie jak najszybciej było nas aż 250 tysięcy. To jest po prostu mój taki mały cel na najbliższe miesiące. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę, aby ten materiał dotarł po prostu do większego grona osób. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Złota piłka to niestety największe przekleństwo ostatnich lat u Roberta Lewandowskiego, który już dwukrotnie otarł się o wygraną. Pierwszy raz miało to miejsce w 2020 roku, kiedy France Football z powodu pandemii postanowiło odwołać galę. Natomiast drugi raz Lewy został pokonany przez Leo Messiego w listopadzie zeszłego roku, co wywołało duże kontrowersje. Najciekawsze jest jednak to, że nasz rodak we wspomnianych latach został nagrodzony główną statuetką FIFA w kategorii najlepszego piłkarza na świecie, więc tym bardziej rzetelność złotej piłki budzi spore zastrzeżenia. Może się to jednak zmienić, ponieważ szef France Football ogłosił zmiany, jakie nas czekają w najbardziej prestiżowym głosowaniu na najlepszego zawodnika na świecie. W kolejnych głosowaniach udział mają wziąć wyłącznie przedstawiciele 100 czołowych krajów rankingu FIFA, a co najważniejsze pod uwagę, nie ma być brany rok kalendarzowy, a sezon, czyli w tym przypadku duże znaczenie będzie mieć sezon 2021-2022. Zmiany te skomentował komentator TVP Sport oraz polski juror Ballon d'Oru, Maciej Iwański. Po ostatnim plebiscycie wszyscy mieliśmy wrażenie, że jest coś nie w porządku. Ze sceny wyraził nawet to Messi. W styczniu France Football poprosił mnie o komentarz o Roberta Lewandowskiego, o odbiór tego w Polsce. Widać, że to nie jest tak, że w redakcji ludzie przeszli nad tym do porządku dziennego. Wręcz przeciwnie. Wywołało to żywą dyskusję. Dodał również, moim zdaniem uwzględnianie głosu wyłącznie krajów z pierwszej setki rankingu spowoduje, że będzie większe prawdopodobieństwo brania pod uwagę zdania od osób, które na co dzień realnie żyją piłką nożną. Bez dwóch zdań jest to dobra wiadomość dla Roberta Lewandowskiego, który zalicza kolejny świetny sezon, a jeśli dodamy do tego puchar w postaci mistrzostwa i pucharu kraju oraz co najważniejsze Ligi Mistrzów, to złota piłka bez wątpienia trafi w ręce naszego rodaka. Ponadto do internetu wyciekł potencjalny ranking piłkarzy, to plebiscyt tytuł Ballon d'Oru w tym roku. Polak zajmuje w nim na chwilę obecną trzecie miejsce, zaraz za drugim Mohamedem Salahem i pierwszym Kylianem Mbappé. Co do Messiego i Ronaldo, są oni na odległych, jak na nich pozycjach. Wracając jeszcze do podium, jest to podejrzane, że Mbappé ponownie zasiada tak wysoko, jakby France Football chciało na siłę wręczyć statuetkę swojemu rodakowi. Ale oczywiście przez następne miesiące może jeszcze się wiele zmienić. W komentarzach napiszcie, jak oceniacie zmiany France Football oraz czy Robert Lewandowski w końcu sięgnie po zasłużoną złotą piłkę. W poprzednim temacie krótko wspomniałem o Leo Messim i Cristiano Ronaldo, którzy na chwilę obecną nie mają najmniejszych szans na wygranie tegorocznej złotej piłki. W tym temacie też porozmawiamy o rzekomym końcu ery tych dwóch ikon futbolu. Gary Neville, czyli były piłkarz Manchesteru United, który obecnie jest ekspertem sportowym, dość doraźnie w telewizji Sky Sport poruszył sytuację Argentyńczyka i Portugalczyka. Ronaldo i Messi zbliżają się do końca swojej kariery. Nie oznacza to, że odejdą na emeryturę pod koniec sezonu. Znając ich kondycję i możliwości, mogliby jeszcze grać przez 3-4 lata. Dodał również, spadek wydaje się niewłaściwym słowem, gdy mówimy o dwóch świetnych graczach, ale nie ma wątpliwości, że są to malejące siły. W tej chwili po raz pierwszy od lat, gdybyś zapytał ludzi, których piłkarzy na świecie podpisaliby, gdyby mógł wybrać tylko jednego, nikt nie powiedziałby, że Messi czy Ronaldo. Prawdopodobnie powiedzieliby, że Mbappé, Erling Haaland, Mohamed Salah czy Robert Lewandowski. Co jak co, ale ciężko się z tym nie zgodzić. Zarówno Cristiano Ronaldo, jak i Leo Messi bardzo słabo weszli w obecny rok. Messi może powiedzieć śmiało, że od transferu do PSG w sierpniu zeszłego roku jest cieniem samego siebie. Natomiast Cristiano od dwóch miesięcy prezentuje identyczny poziom. Różnica polega jednak na tym, że 37-latek gra w
słabszej drużynie oraz mocniejszej lidze, a mimo to jego statystyki są nieco lepsze od statystyk ikony Barcy. Leo w tym sezonie zdobył 7 bramek i 11 asyst po 2000 minut spędzonych na murawie, natomiast CR7 ma na swoim koncie 15 bramek i 3 asysty po 2500 minut na boisku. Oba wyniki są dobre, ale zdecydowanie za słabe jak na takie ikony piłki nożnej. Niewiele również wskazuje, aby miało się coś zmienić do końca sezonu. Jedynym plusem jest fakt, że zarówno Messi, jak i Ronaldo w tym sezonie Ligi Mistrzów pokazywali się, tudzież pokazują się z bardzo dobrej strony. Koniec ich ery jest jednak nieunikniony, ponieważ nie da się wiecznie utrzymywać na szczycie, tym bardziej jeśli w Europie furorę robią takie młode nazwiska jak Vinicius Junior, Mbappé czy Erling Haaland. Mimo że do letniego okna transferowego jeszcze daleka droga, to światowe media, w tym te polskie, poruszają tematy wielu prawdopodobnych czy też możliwych ruchów na rynku transferowym po tym sezonie. Ostatnio dość głośno ponownie się robi o Rafale Gikiewiczu, czyli polskim bramkarzu, który jeszcze półtora roku temu robił sporą furorę w niemieckiej Bundeslidze. Giki od lipca 2020 roku jest zawodnikiem Augsburga, natomiast wcześniej grał w Unionie Berlin, w którym był ulubieńcem kibiców. Bramkarz spisywał się tam fenomenalnie, co nie zmieniło się po zmianie barw. Tak też sezon 2019-2020 oraz 2020-2021 może śmiało zaliczyć do swoich najlepszych. Obecnie tak głośno się o nim nie mówi, ale to z faktu na cały Augsburg, który walczy bardziej o utrzymanie aniżeli środek tabeli, o pucharach nie wspominając. Gikiewicz z tego powodu ma szansę zasilić zespół, z którym o te puchary może rywalizować, a mam na myśli Bayer Leverkusen. Solidny europejski zespół jest zainteresowany 34-letnim Polakiem, któremu w połowie przyszłego roku wygasa kontrakt. Ciężko stwierdzić, czy Rafał miałby pewny pierwszy skład, ale patrząc na jego dobre CV w Bundeslidze oraz umiejętności, miałby na to spore szanse. Oczywiście nie zmienia to raczej jego pozycji w kontekście gry dla reprezentacji Polski, ponieważ wiek Gikiewicza nie jest atrakcyjny dla selekcjonerów, tym bardziej przy tak wysokiej konkurencji na bramce w naszej kadrze. Rafał może jednak jeszcze pograć na odpowiednim dla jego umiejętności poziomie, zanim zawiesi rękawice na kołku, a to może prędko się nie zdarzyć. Właściciel Chelsea Roman Abramowicz miał w planach sprzedać klub ze względu na sankcje, jakie Wielka Brytania na niego nałożyła, oraz innych przedsiębiorców z wysp. Majątek Rosjanina jest na chwilę obecną zamrożony, co jest bardzo złą informacją dla Chelsea, która jest opłacana przez wspomnianego oligarchę. Jakie to więc niesie konsekwencje? Okropne. Jeśli sankcje nie zostaną zdjęte w najbliższych miesiącach, bądź Abramowicz po prostu nie dostanie pozwolenia na dopięcie transakcji sprzedaży Chelsea. Miesięczne wydatki na utrzymanie klubu to aż 50 milionów funtów, a przy obecnej sytuacji pozwala to na normalne funkcjonowanie drużyny przez kilka miesięcy. Tak więc może się okazać, że jeszcze przed jesienią The Blues nie będą w stanie opłacać swoich piłkarzy, jak i pracowników, a to może doprowadzić do zawieszenia czy nawet degradacji Chelsea w dalszych rozgrywkach. Już teraz mówi się o chęci odejścia Tomasa Tuchela czy Rudigera, a w przypadku piłkarzy to grono się powiększa. Wiedzą oni, jak poważna jest owa sytuacja i jak tragiczna może być już w czerwcu, czy może nawet w maju. Raczej żaden z nich nie chce szukać na ostatnią chwilę drużyny, dlatego latem możemy zobaczyć wiele transferów w szeregach The Blues. Oczywiście mam na myśli odejścia ze Stamford Bridge. Miejmy jednak nadzieję, że Abramowicz zdoła sprzedać klub, dzięki czemu uratuje go przed potencjalną katastrofą. A pomyśleć, że jeszcze 10 miesięcy temu wygrali oni finał Ligi Mistrzów. Nastały nas bardzo ciężkie czasy, a rzeczywistość uświadamia nas, że nie warto, aby klubem sterowała postać, która jest mocno związana ze światem politycznym, tym bardziej jeśli pochodzi z Rosji, która ma chore ambicje przywracania starych terytoriów byłego już Związku Sowieckiego. Jak uważacie, czy Chelsea czeka podobnie ciężki kryzys co FC Barcelonę, czy może zmierzą się oni ze znacznie gorszą przyszłością? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!